Witam wszystkich, tu Mac Michaelson 7. Dziś w kolejnym odcinku z serii Teoria Gier przyjrzymy się symulacji miasta Steelport z gry Saints Row 4. Zapraszam. Steelport po ataku Imperium Zin zmienił się nie do poznania. Pomijając fakt, że został troszeczkę wystrzelony w kosmos, zachowała się jego trójwymiarowa kopia, czyli tak zwana symulacja. Do symulacji jest podpięta garstka ludzi, ponieważ podłączenie wszystkich byłoby zbyt kosztowne i bezsensowne. Dostęp ma także Zyniak, czyli cesarz cesarstwa Zin. On napisał kod symulacji i ma do niego swobodny dostęp. Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak ta symulacja by działała w prawdziwym świecie. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale zawsze warto wiedzieć, z czym walczyć. Symulację można porównać do sieci internetowej. Wszyscy użytkownicy, czyli podpięci do programu, nie są w niej bezpośrednio. Można powiedzieć, że są bardziej podpięci ze sobą, niż z samą symulacją. Zaraz wam to lepiej opowiem. Praktycznie każdy z nas ma Facebooka. Czemu on zdobył taką wielką popularność? Jedną z jego cech jest bardzo przyjazny użytkownikom interfejs. Jednak jest on tylko graficznym przedstawieniem kodu tej strony. Prawdziwy Facebook wygląda tak. Ładnie? No jakoś wygląda, jednak osoba, która nie pasjonuje się programowaniem, nie będzie mogła za dużo tutaj zrobić. Dlatego mamy taką wersję graficzną, którą może się każdy posługiwać. Podobnie ze Steelport, jego graficzny model jest programem, w którym błądzą umysły tysięcy ludzi. Czy nie przypomina wam to Matrixa? Jak już o nim wspomniałem, przytoczę słowa Morfeusza. Miałeś kiedyś sen, który wydawał ci się prawdziwy? A gdybyś nie mógł się z niego obudzić? Jak odróżniłbyś świat snu od realnego? Też odpowiedź kryje się w innym cytacie. Co to znaczy prawdziwe? Jak możesz zdefiniować rzeczywistość? Jeśli mówisz o tym, co możesz poczuć, co możesz powąchać, spróbować lub zobaczyć, to rzeczywistość jest tylko elektrycznymi impulsami interpretowanymi przez twój mózg. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ symulacja Steelport i Matrix mają o wiele więcej wspólnych cech, niż się wydaje. Trafnie oddają w kilku zdaniach istotę mojego odcinka. Poza tym, chyba każdy lubi Matrixa. Dosyć informacji, czas na główkowanie. Organem, który jest odpowiedzialny za świadomość, oczywiście jest mózg. W nim zachodzą prawie wszystkie reakcje organizmu. Wydaje mi się, że przewody są podłączone do określonych części mózgu. Wtedy odbierane impulsy nerwowe są przetwarzane na dokładne instrukcje, co w danej chwili organizm ma zrobić. Mózg ma ośrodki odpowiadające za różne rzeczy. Dla przykładu kora czuciowo-somatyczna odpowiada za odczuwanie bólu. To właśnie do określonych ośrodków podpięte są te gabelki. Jeżeli zarejestrują nagły wzrost napięcia prądu, to wysyłają tę informację, która jest wcielana do programu. Ale. Przecież w grze nie jesteśmy podłączeni do niczego, tylko unosimy się w toni pewnej glutowatej mazi. Więc musi to być pewien bezprzewodowy sposób przekazywania informacji, która część mózgu w danym momencie jest aktywna. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że mózg działa jak duży elektromagnes. Emituje pole magnetyczne, które powoduje stykanie się jakiegoś magnetyzującego się metalu w odbiornikach i na ścianach komory. Jak to dokładnie będzie określać? Ludzie są istotami trójwymiarowymi, więc widzimy trzy płaszczyzny. Długość, wysokość i głębokość. W ten sposób komora, w której się znajdujemy, porównuje największy odczyt w płaszczyznach X, Y i Z z położeniem naszej głowy. W ten sposób, gdy odnajdą współrzędne punktu, porównują je z umiejscowieniem danych ośrodków mózgowia. Wtedy informacja o tym jest przesyłana do wnętrza programu, który interpretuje je w postaci graficznej. Dzięki temu Steelport może żyć sobie w swojej nieświadomości bez problemów. A wy, co myślicie o tej teorii? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i nie zapomnijcie o łapce w górę. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do połapkowania mojego profilu na Facebooku, który wygląda o wiele lepiej niż ten, z którym mają okazję stykać się programiści. Do zobaczenia.